I dalej, dalej, dalej. Czy to podczas spotkania z dziennikarzami, a także okupację sali plenarnej przez posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Jarosław Kaczyński powiedział, że jego propozycje dotyczące instytucjonalizacji opozycji i umocnienia klubów opozycyjnych w parlamencie pozostają aktualne. Na przykład takie rozwiązanie, które jest stosowane w Wielkiej Brytanii, że co piąte posiedzenie parlamentu, w Polsce chodzi o Sejm, ma porządek dzienny układany przez opozycję, że takie rozwiązanie jest do przedyskutowania także w Polsce. Prezes PiS zadeklarował otwartość na propozycje drugiej strony także w innych sprawach, ale zastrzegł, że warunkiem jest powrót do normalnej pracy parlamentu. Jego zdaniem obecna opozycja, będąc przy władzy, wielokrotnie powoływała się na prawo, a obecnie uznała, że prawo nie obowiązuje. Nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu, czy wreszcie do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samobrony, te analogia się narzuca. No i też nikt nie ma wątpliwości, że to działania nielegalne. Jarosław Kaczyński wyciąga rękę, a jednocześnie straszy więzienie, ocenia lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Nazywa to, co my robimy, działalnością przestępczą. Przyznam szczerze, dawno nie widziałem tego typu wyciągnięte ręki. Chciałbym zobaczyć dobrą wolę, chociaż trochę ze strony PiS-u. To niech wycofają policję i żandarmerię z Sejmu. Niech likwidują bramki. Jeżeli ktoś mówi o wyciągniętej ręce, to ja powiem, sprawdzam. Oczekiwałbym dzisiaj spotkania z prezesem PiS-u, Jarosławem Kaczyńskim, bo inaczej ta wyciągnięta ręka jest tak naprawdę markowaniem wyciągniętej ręki. Przypomnijmy, konflikt, który próbuje się zażegnać, wybuchł w Sejmie w piątek i spowodował następnie demonstrację przed parlamentem i Pałacem Prezydenckim, a także okupację sali plenarnej przez posłów opozycji. Podczas ostatniej audiencji generalnej przed Bożym Narodzeniem papież Franciszek złożył obecnym w Watykanie pielgrzymom świąteczne życzenia. Polakom życzył, by były dla nich czasem radości, pokoju i nadziei. Wracając się do pielgrzymów z Polski, Franciszek przypomniał wezwanie świętego Pawła. Radujcie się zawsze z Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Następnie powiedział: święta Bożego Narodzenia niech będą dla was wszystkich i dla waszych rodzin czasem radości, pokoju i nadziei. Dobrych świąt. W głównej katechezie papież podkreślił, że uroczystość Bożego Narodzenia będzie prawdziwym świętem, jeśli przyjmiemy Jezusa, ziarno nadziei, które Bóg składa w gruzdach naszej historii osobistej i wspólnotowej. Podkreślił, że każde nasze tak wypowiedziane przychodzącemu Jezusowi jest zaczynem nadziei. Dlatego też na zakończenie spotkania papież życzył 4000 pielgrzymów błon nadale e speranza a tutti. Dobrych świąt i nadziei. Marek Lener, Polskie Radio, Rzym. Prognoza pogody. Na zachodzie i południu kraju niebo bezchmurne, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, słabe opady mrzawki lub śniegu. Temperatura przeważnie od 1 do 4 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku 5-6, a w rejonach podgórskich Sudetów miejscami nawet 8 stopni. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w południe na antenie Polskiego Radia 24. Krzysztof Renik, dzień dobry. Trwają poszukiwania sprawcy zamachu terrorystycznego w Berlinie. O tym, a także o atmosferze panującej w stolicy Niemiec w rozmowie z Wojciechem Szymańskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Moskwa, Teheran i Ankara przejmują inicjatywę na Bliskim Wschodzie. To najczęstszy komentarz do moskiewskich rozmów szefów dyplomacji Rosji, Iranu i Turcji na temat Syrii. To z kolei temat rozmowy z Grzegorzem Gromadzkim, ekspertem od spraw kobiet. Polskie Radio 24. I zaczynamy od spraw wschodnich. Czy powstaje trójkąt Rosja-Turcja-Iran? To jest pytanie, na które w tej chwili będziemy szukać odpowiedzi. W studiu jest ze mną Grzegorz Gromadzki.
No właśnie, zacznijmy może od tego, jakie Rosja ma interesy w Turcji po tym załamaniu stosunków dwustronnych ponad rok temu po zestrzeleniu rosyjskiego samolotu przez siły obrony powietrznej Turcji. Nastąpiło załamanie. Teraz się wraca to wszystko do normy, nawet po zabójstwie rosyjskiego ambasadora. Władze rosyjskie, bankarze, władze rosyjskie powiedziały, że wszystko zahamowania w tej odwiedzi nie będzie. Dlatego, że Turcja jest ważnym graczem w regionie, w którym Rosja też chce być i już jest, już tutaj o Bliskim Wschodzie. Trudno Turcję pomijać, to jedna rzecz. Druga rzecz, która myślę łączy Władimira Putina i obecną ekipę rządzącą w Turcji, zwłaszcza prezydenta Erdoğana, to jest pewne spojrzenie na politykę, na system polityczny, jaki powinien panować, rządy autorytarne, bo coraz bardziej rządy w Turcji są autorytarne. I to na pewno ich zbliża. Zbliża ich na pewno też niechęć do Zachodu. Ona jest oczywista u Putina, ale coraz bardziej widoczna również u Erdoğana. Pan wspomniał o tym, że Turcja to ważny gracz w tamtym rejonie świata, ważny gracz na scenie międzynarodowej. No ale coś więcej na temat rosyjskich interesów w Turcji trzeba by powiedzieć, bo to, że jakieś państwo jest ważnym graczem, to jest jedna kwestia, ale dokładnie, jakie są interesy Rosji i Turcji? Na pewno też gospodarcze, oprócz tych, o których już wcześniej mówiłem, politycznych. Turcja może być ważna, jeżeli chodzi o eksport gazu z Rosji. Pamiętajmy, że rozmowy na temat właśnie gazociągu są prowadzone i one były wstrzymane poprzez tą okres takiego, powiedziałbym, zamrożenia relacji, o których pan wspomniał, związanych, ten okres był związany ze strzeleniem samolotu bojowego w listopadzie zeszłego roku, rosyjskiego samolotu przez Turków. Tak więc mamy też na pewno kwestie gospodarcze, które są ważne dla Rosji, ale moim zdaniem bardzo taką rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, to są kwestie jednak polityczne i tego, że bez współdziałania z Turcją trudno byłoby Rosji móc działać w miarę swobodnie również w Syrii. Ale w tym tkwi pewien paradoks, pewna sprzeczność, bo jeszcze do niedawna interesy rosyjskie związane z Syrią były zupełnie inne, aniżeli interesy tureckie związane z Syrią. Prezydent Erdoğan był zwolennikiem obalenia Bashara al-Assada i Turcja właściwie przez dłuższy czas bardzo wiele robiła, by Assada odsunąć od władzy. Kto ustąpił? Czy ustąpił Putin, czy ustąpił Erdoğan? Nie, no na pewno tutaj Erdoğan musiał ustąpić. Te różnice, o których pan mówi, one są nadal. To nie jest tak, że nagle jest spójny front, jeżeli chodzi o sprawy syryjskie między prezydentem Turcji i prezydentem Rosji. A można powiedzieć, że to spotkanie, o którym pan wspomniał na początku, trzech ministrów spraw zagranicznych Rosji, Turcji i Iranu w Moskwie, to warto podkreślić, które odbyło się wczoraj, ono pokazuje, że tak naprawdę to tą słabszą stroną jest jednak Turcja, dlatego że przy tym stole zasiedli dwaj przeciwnicy, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązania, przeciwnicy Turcji, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązania wojny, kryzysu w Syrii, mianowicie Rosja i Iran, które to przecież oba kraje współpracują ściśle z prezydentem Assadem. To w takim razie porozmawiajmy o relacjach rosyjsko-irańskich, rosyjsko-perskich. No, przez dłuższy czas Rosja była właściwie jedynym krajem na arenie światowej, który wspierał rząd w Teheranie i władzę w Teheranie. Tak, i to była wyjątkowa dla Rosji sytuacja, bowiem Iran był jednak mocno ostracyzowany przez kraje Zachodu. Pamiętamy o sankcjach przecież, które były wprowadzone przeciwko Iranowi. I one były bardzo bolesne.
I Rosjanie starali się rozmiękczać te sankcje przecież nałożone przez ONZ. Sankcje ogólne. Nie tylko postawione przez kraje zachodu. Rosja oczywiście też tutaj, jeżeli chodzi o stosunki Rosji z Iranem, też nie mówmy, nie możemy mówić o jakiejś takiej pełnej zgodzie we wszystkim. Są różnice w wielu kwestiach, ale jednak przeważa w Moskwie chęć współdziałania z Teheranem, dlatego że wzmacnia to Wersaldo pozycję Rosji na Bliskim Wschodzie, bowiem Rosja tutaj wspierając Asada, no siłą rzeczy opowiada się w jakimś przynajmniej stopniu za światem szyickim na Bliskim Wschodzie, a nie za sunnitami. A pamiętamy o tym, że jeżeli chodzi o Turcję, o Erdoğana, to jednak jest to świat sunnicki. Ale właśnie, czy nie ma pan wrażenia, że tworząc ten trójkąt pomiędzy Moskwą, Ankarą i Teheranem, ci, którzy ten trójkąt tworzą, właściwie tworzą taki front odrzuconych przez Zachód, wykluczonych z pewnych procesów politycznych czy geopolitycznych na świecie. I że to może być jednak pewnym zagrożeniem dla świata zachodniego, ponieważ ten front, jeżeli rzeczywiście zostanie stworzony, jeżeli rzeczywiście ten trójkąt zacznie funkcjonować, no, będzie jednak realną siłą. A przecież pamiętajmy, że w polityce rosyjskiej budowanie takiego frontu sprzeciwu wobec polityki zachodniej, sprzeciwu wobec porządku światowego kreowanego przez świat zachodni, jest ten front jest już bardzo silny. Zwłaszcza szanghajska, te wszystkie pomysły BRICS, czyli budowy bloku państw, które nie do końca, albo nawet w 100% nie zgadzają się z dotychczasowym porządkiem świata. Tak, tylko jednak trzeba patrzeć na sprawę pewnej perspektywy i ten to porozumienie szybki. Państw, które dopiero się rodzi i nie wiadomo, jak ono będzie funkcjonowało. Ja tak, bo wiele takich było zapowiedzi, ta grupa szanghajska czy BRICS też wielkie plany, a tak naprawdę do tej pory niewiele z tego wynika. Ale podkreśliłbym tą rzecz, że jednak dotyczy ona regionalnych kwestii. Bardzo ważna. Syria nie jest marginalnym tematem. Ona jest ważna dlatego, że znajduje się na Bliskim Wschodzie, a więc na terenie, który jest źródłem ropy naftowej i gazu dla reszty świata i jest ważna ze względu na teraz, w ostatnich latach, na kwestię uchodźców właśnie z Syrii, którzy docierają do Europy. Tak więc to nie jest marginalna kwestia, ale z drugiej strony nie jest to też globalna kwestia. Ja bym powiedział, że gdzieś tutaj powinniśmy widzieć to jako ten problem syryjski jako coś pomiędzy problemem globalnym a regionalnym. No tak, ale czy sądzi pan, że rzeczywiście te próby porozumienia się tych trzech ważnych w regionie państw, czyli Rosji, Iranu i Turcji, mogą przybliżyć kres syryjskiej wojny, kres tej syryjskiej tragedii, która tak najbardziej odciska się na ludności cywilnej? Czy to porozumienie, czy próby dojścia do takiego porozumienia pomiędzy tymi trzema stolicami mogą doprowadzić do zakończenia prostej wojny w Syrii? Nie sądzę. Na pewno pomogą wcześniej działania Rosji, a teraz działania już całej trójki, wcześniej Rosji, Iranu, a teraz całej trójki, jeżeli chodzi o zachowanie władzy przez prezydenta Asada. W tej chwili trudno sobie wyobrazić, że w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości może on zostać usunięty ze swojego stanowiska, a przecież to był główny postulat Zachodu, Stanów Zjednoczonych, ale również państw Unii Europejskiej. To w takim razie, jak pan sądzi, czy to próby porozumienia pomiędzy tymi trzema stolicami, pomiędzy Moskwą, Ankarą i Teheranem, świadczą o tym, iż świat zachodni został wypchnięty
z rozwiązania kryzysu syryjskiego. Powiedzieliśmy o tym, że Rosja zaangażowała się w ten kryzys. Trzeba w tym miejscu z całą pewnością dodać, że to rosyjskie zaangażowanie w ten kryzys zostało okupione no, tragedią, ale po nalotami, właściwie nalotami, które zniszczyły to miasto i ciągnęła ludność cywilna. Rosjanie się temu sprzeciwiają, mówią, że to nie tak, no, ale niezależnie obserwatorzy potwierdzają, że działalność Rosjan w Syrii doprowadziła do katastrofy humanitarnej. Pełna zgoda i w ogóle przecież przez nas, przez świat zachodni, ta akcja Rosjan, ale wraz z armią syryjską jest określana jako zbrodnia wojenna. Natomiast co do pytania, czym zamian został wypchnięty, ja bym powiedział w ten sposób, że Rosja, prawdopodobnie również Iran i w jakimś stopniu także Turcja, która tam stajemy jest członkiem naszą, chciałyby, ażeby to one właśnie w trójkę odgrywały zasadniczą, kluczową rolę w rozwiązywaniu problemu syryjskiego i ewentualnie inni dołączali się do tej trójki. No, są takie zaproszenie padło. Takie zaproszenie padło i oczywiście Moskwa, jestem przekonany, i sam Putin wykorzystują sytuację, że jest końcówka prezydentury Baracka Obamy i jak się określa te ostatnie pół roku, powiedzmy, prezydentury amerykańskiego prezydenta jest taką kulawą kaczką, która niewiele już może i chcą, jak myślą Rosjanie, ale również Turcy i Irańczycy, no jak najwyżej postawić tą poprzeczkę dla nowego prezydenta, który zresztą jak na razie przynajmniej mówi o tym, że trzeba zwalczać terroryzm, więc może być dość, że tak powiem, korzystnym partnerem do rozmów dla tych trzech krajów. A zgodzi się pan na zakończenie naszej rozmowy, iż ta sytuacja, z którą mamy w tej chwili do czynienia, jest również wykorzystywana przez Moskwę, przez Kremla, dokładnie przez Władimira Putina, jako instrument, by wrócić na salony świata, na polityczne salony świata. Na pewno cała ta jego epopea syryjska o tym świadczy. Przecież to, że militarnie zaangażował się w zeszłym roku w Syrii po raz pierwszy na obszarze poza radzieckim, to świadczyło już wtedy o tym, że chce wrócić jako silny gracz na salony światowe. I to w jakimś stopniu mu się udaje. To rzeczywiście jest jego sukces, ten ostatni rok działań w Syrii. Ale czy to jest również, czy to będzie również sukces dla pokoju w Syrii, sukces dla stabilizacji regionu Bliskiego Wschodu? Na pewno nie w najbliższym okresie następnych przynajmniej kilku lat. Trudno sobie wyobrazić, żeby w Syrii zapanował pokój. Tam walka trwa między tyloma stronami, że Asad nie jest w stanie panować nad całym krajem. I to w gruncie rzeczy mało pesymistyczna prognoza na najbliższy czas. Ja przypomnę, mówił Grzegorz Gromacki, ekspert Fundacji Bakorego od Spraw Wschodnich. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję. A my przenosimy się do Berlina. Jest z nami Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co w tej chwili przekazują służby bezpieczeństwa, te służby bezpieczeństwa, które poszukują usilnie sprawcę tego poniedziałkowego zamachu terrorystycznego? Niemieckie służby mają do przekazania nowe informacje, bo okazuje się, to znaczy to są jeszcze nieoficjalne informacje, informują o tym na razie niemieckie media, powołując się na nieoficjalne swoje źródła. W policji okazuje się, że w tym samochodzie, w ciężarówce, w tej polskiej ciężarówce, którą wykorzystano do przeprowadzenia zamachu w Berlinie, znaleziono dokumenty młodego Tunezyjczyka powiązanego z islamskimi radykałami. To jest 21-letni Tunezyjczyk, który znany jest niemieckim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Jest to mężczyzna, który wchodził już w konflikt z prawem, a w kabinie ciężarówki znaleziono jego post
zezwolenie na pobyt w Niemczech. No i teraz policja w całych Niemczech szuka tego młodego mężczyzny. Wiadomo, że to pozwolenie na pobyt w Niemczech zostało wystawione w Landzie Nadrenia Północna, Westfalia, na zachodzie Niemiec. Ale oczywiście wokół tej sprawy pojawiają się znaki zapytania, bo gdyby tak się stało, że ten mężczyzna w czasie tego zamachu, w czasie szarpaniny z polskim kierowcą, no, zgubił dokumenty, coś wyleciało mu z kieszeni, no to oczywiście bardzo ułatwia to zadanie niemieckiej policji, ale chyba też trzeba liczyć się z tym, że to może być jakiś celowo podłożony ślad, który ma zmylić czujność policji, czy też zmarnować czas policji, która być może szuka teraz mężczyzny, który nie ma z tym nic wspólnego. Tak czy inaczej, nerwy w Niemczech, no, trwają poszukiwania człowieka, który dokonał tego zamachu, który prawdopodobnie jest uzbrojony, bo skoro polski kierowca ciężarówki został zastrzelony, no to trzeba liczyć się z tym, że ten napastnik jest uzbrojony i trwa dochodzenie, trwa wyjaśnianie na tego, co dokładnie stało się w poniedziałkowy wieczór. A czy wiadomo, w jakim okresie przybył do Niemców poszukiwany Kanadyjczyk? Tych informacji na razie nie ma. Oczywiście w tle tutaj pojawia się pytanie, czy możemy mieć do czynienia z uchodźcą, bo przypomnę, już w poniedziałek został zatrzymany ten 23-letni Pakistańczyk, który początkowo był podejrzewany o dokonanie tego zamachu, potem okazało się, że najpewniej nie miał z nim nic wspólnego, został wypuszczony. To był uchodźca mieszkający w ośrodku dla uchodźców w Berlinie. No, taka informacja oczywiście niesie za sobą ogromny ładunek polityczny, który niewątpliwie zaszkodziłby kanclerz Angeli Merkel i zostałby wykorzystany przez partię na prawej stronie sceny politycznej. Nie ma informacji, kiedy ten mężczyzna przybył do Niemiec, ale tak jak mówię, też nie jesteśmy pewni, czy to faktycznie jest sprawca. No, być może jest to zbieg okoliczności szczęśliwy dla niemieckich służb, że ten mężczyzna zgubił dokumenty. Być może są to dokumenty celowo podrzucone przez sprawcę, żeby zmylić trop, ale tutaj niemieckie media przypominają, że podobna sytuacja miała miejsce we Francji, po zamachach we Francji, czy też po zamachach tak, we Francji, tam też jeden z terrorystów zgubił dokumenty w samochodzie, który wynajął i którym woził terrorystów w czasie zamachu w Paryżu bodajże, więc takie rzeczy się zdarzają i w tamtym przypadku francuskim faktycznie to były zgubione dokumenty, które naprowadziły śledczych na trop tego mężczyzny. Być może ta historia teraz się powtórzyła. Powiedziałeś o ładunku politycznym, który niesie ze sobą ta tragedia. Czy ten skutki tego ładunku politycznego już są w tej chwili jakoś widoczne na niemieckiej scenie politycznej? Tak, i wywołuje to bardzo ostre reakcje, bo już wczoraj ta antyimigrancka populistyczna partia Alternatywa dla Niemiec dość ostro zaatakowała kanclerz Angelę Merkel. Jeden z polityków tego ugrupowania powiedział, że zabici w Berlinie to są zabici Angeli Merkel, że ona bezpośrednio, czy też pośrednio odpowiada za to, co się stało. To, że AfD posługuje się taką retoryką, nie jest zaskakujące, ale obserwatorów niemieckiej sceny politycznej zaskoczyło, że podobnie w tym tonie wypowiedziała się koalicyjna CSU. Ale to znaczy, nie jest tajemnicą, że bawarska CSU też ma dość mocny antyimigrancki kurs i od miesięcy domaga się przykręcenia śruby, mówiąc kolokwialnie, w sprawach polityki migracyjnej, ale że kilkanaście godzin po zamachu, w momencie, kiedy nie zidentyfikowano jeszcze wszystkich ofiar, w momencie, kiedy nie posprzątano jeszcze na miejscu po zamachu, w momencie, kiedy nie wiadomo, kim jest sprawca, że tak renomowany niemiecki polityk jak Horst Seehofer, premier Bawarii, pozwala sobie na tego typu sugestie, zostało to bardzo źle w Niemczech przyjęte i wszystkie komentarze prasowe są dzisiaj utrzymane mniej więcej w tym tonie, że no, wypadałoby poczekać, aż wystygnie krew rozlana na ten berliński bruk, zanim zacznie się wykorzystywać tę sprawę do celów politycznych, zwłaszcza, że nie wiadomo jeszcze, kim to sprawca. Powoli musimy zmierzać do końca naszej rozmowy, ale jeszcze pytanie o atmosferę w mieście. Mówiłeś, że jest jednak jakaś pewna nerwowość. Czy ta atmosfera powoli zaczyna się uspokajać i czy Berlińczycy przed świętami zaczynają żyć normalnie?
Wczoraj było bardzo spokojnie w mieście, także dlatego, że ze względu na szacunek dla ofiar nie puszczano muzyki, nie działały te wszystkie jarmarki. Wczoraj była taka troszkę przygnębiająca atmosfera. Berlin jest dużym miastem, oczywiście. To miasto żyje, no. Wszystko odbywa się normalnie, ale każdy ma gdzieś w tyłu głowy to, co stało się w poniedziałek. A czy są jakieś komentarze z niemieckich mediów na temat postawy polskiego kierowcy, tego kierowcy, który został zastrzelony? Dzisiaj Bild podawał, powołując się na swoje źródła w policji, że ten mężczyzna żył do końca, to znaczy został zastrzelony na końcu, w momencie zamachu i prawdopodobnie próbował uniknąć tego zamachu, to znaczy prawdopodobnie rzucił się na zamachowca, czy też na kierownicę ciężarówki, kiedy widział, że ta ciężarówka zmierza w kierunku ludzi i prawdopodobnie wtedy został zaatakowany nożem, a potem zastrzelony, więc pojawiają się takie opinie, że Polak tak naprawdę mógł zapobiec temu, że ta tragedia byłaby jeszcze większa. Być może dzięki jego reakcji udało się wiele osób uratować. I w tym miejscu postawimy kropkę. Ja przypomnę z Berlina na temat zamachu terrorystycznego, który miał miejsce w poniedziałek wieczorem. Mówił Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Niemczech. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie nie będziemy już musieli przekazywać podobnych informacji, tym bardziej, że właśnie zbliżają się święta Bożego Narodzenia i dobrze by było, gdybyśmy mogli je przeżyć w spokoju. Powoli kończymy to wydanie magazynu Świat w południe. Ja przypomnę, nasz magazyn na antenie Polskiego Radia 24 z poniedziałku do piątku. Żegnam się z Państwem, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Renik, do usłyszenia. Chrysta usłysz nas, Chrysta wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Media Expert, świąteczne przeceny, setki prezentów, taniej nawet do 50%. Święta Maryjo, módl się za nami, święty Józefie. Ktoś w swoim otoczeniu ma nieświeże oddechy, najwyraźniej o tym nie wie. Dla jego dobra, daj mu do zrozumienia, aby wziął kwalitami. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Dragon w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady halitomin tabletki do ssania. Rozmowy o końcu Chrystusa. Szuflady diety halitomin zawiera cynk, który wiąże rozwiązanie z siarki będące przyczyną przebiegu zapachu i redukcji ich wytwarzania wiemy uszczelnej. Halitomin. Patent na nieświeży odczeń. Dekrytu Napoleona w supermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by wyczerpać medię świąt w swoim domu. Kobiet ma kosztować 5,99 za sztukę, a czysty pomarańcze jedynie 5,99 za 2 kg. Oferta ważna do 24 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Teraz w MediaExpert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na MediaExpert.pl. Odbierz za godzinę. Pociechą nieszczęśliwym, módl się za nami, dla ciebie chorym, módl się za nami, patroni umierają, módl się za nami, postrzeg mój dług, to są najpiękniejsze, to wyjątkowe, opiekuńczościowa świętego. A w Lidlu Najświętsza mamy Baranku Boże, który łączy nas, świeże filet z dłuższa, tylko 4,69 za 100 gramów, 4,69, a świeże z gabłów jest od wyskoczenia, 9,79 za 100 gramów, 9,79. Ustanowił go panem swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże, Ty w uzupełnieniu opatrzności wybrałeś świętego Józefa, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minęła 13. Nad przewrotnością Radio 24. Informacje dnia. Sędzia Julia Przyłębska powołana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Szanowna Pani Prezes, powierzam Pani niezwykle odpowiedzialne zadanie. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału przed zniesławieniem przez niegodnych synów. Propozycje zażegnania sejmowego konfliktu Jęska wyciągnięta do zgody w Prawo i Sprawiedliwości czy na współpracę z opozycją. Życia. Amen.
po tragicznych wydarzeniach w Berlinie Hiszpania wzmacnia bezpieczeństwo, informuje tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Prezydent powołał sędzię Julię Przyłębską na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślał, że przed nową prezes stoją ważne zadania. Po pierwsze, chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawę Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tą możliwość do normalnego funkcjonowania. Prezydent wyraził nadzieję, że pod nowym kierownictwem Trybunał Konstytucyjny zabierze się do dynamicznej pracy. Jest wiele zaległości, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. To są zwykłe ludzkie sprawy. Nie ma nic bardziej tragicznego dla wymiaru sprawiedliwości niż ta sytuacja, kiedy obywatele latami czekają na załatwienie spraw. Dlatego, że w ten sposób wymiar sprawiedliwości traci swoją wiarygodność. Dlatego bardzo proszę, aby to orzekanie odbywało się w sposób sprawny. Oczywiście w taki sposób, aby możliwe było merytoryczne rozpoznanie spraw. Julia Przyłębska pełniła wcześniej między innymi funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Była też radcą ambasady Polski w Berlinie. Wspierała również Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego zastąpiła profesora Andrzeja Rzeplińskiego. W informacjach dnia próba zażegnania sejmowego konfliktu. PiS wyciąga rękę do zgody i na wspólnej konferencji głosem premier, prezesa PiS oraz marszałków Sejmu i Senatu proponuje nowe rozwiązania. Jakie dokładnie? O tym opowie nasz reporter Lucjana Krzysztof, który przysłuchiwał się Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tą możliwość do normalnego funkcjonowania. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, chciałbym, i to jest najważniejsze, aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy. Jest wiele zaległości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. To są zwykłe ludzkie sprawy. W komentarzach po wystąpieniu liderów Prawa i Sprawiedliwości przeważa krytyka i rozczarowanie. Ewa Kopacz z Platformy Obywatelskiej negatywnie oceniła próbę organizowania przez prezesa Kaczyńskiego życia parlamentarnej opozycji. Jej zdaniem jedynym sposobem na przywrócenie normalności jest wycofanie się z decyzji podejmowanych od ubiegłego piątku. Czerpiąc komunikat od pana prezesa spokojnym głosem, życząc panu prezesowi również wesołych i zdrowych świąt, prosimy, żeby w sposób oczywisty, prawny przegłosować jeszcze raz ustawę, która jest najważniejszą ustawą w polskim parlamencie, czyli ustawę budżetową. Nie ograniczać kontaktu społeczeństwa z politykami poprzez ograniczanie roli mediów w polskim parlamencie. Czy to są zbyt wielkie oczekiwania ze strony opozycji? Podobne postulaty przedstawił Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, podobnie jak politycy PO, zapowiada, że skoro PiS nie ustąpił w spornych kwestiach ani na przód, to opozycja nie zamierza rezygnować z protestu w sali plenarnej. W tej sytuacji, jeżeli nie będzie ze strony PiS jakiejkolwiek otwartości na rozmowy, i pan marszałek dalej się będzie opierał, że wszystko było zgodnie z prawem, a nie było, to nie widzę innego sposobu, jak dalsze kontynuowanie protestu, aż do skutku. Tak, bo nie może być tak, że to jest najważniejsza ustawa, jaką jest ustawa budżetowa, nie jest przyjęta przez parlament. Z kolei politycy Kukiz 15 ostatnie wydarzenia nazywają zmarnowaną szansą. Piotr Apel uważa, że zachowanie zarówno PiS, jak i PO oraz Nowoczesnej to budowanie podziałów, które wkrótce mogą się okazać nie do zastosowania. Była możliwość, żeby wycofać się z pewnych działań, żeby powiedzieć tak, popełnić błąd, ale chcemy go naprawić, tym różnimy się od historycznej opozycji, że potrafimy dyskutować, potrafimy szukać rozwiązań dobrych dla Polski. Natomiast mieliśmy do czynienia pewnym podtrzymaniem tendencji do budowania duopolu politycznego, podtrzymanie tendencji do budowania dwóch wzajemnie zwalczających z pierwszym planem. O kompromis i porozumienie apeluje też PSL. Prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że jedynym rozwiązaniem patowej sytuacji jest rozmowa i spotkanie przedstawicieli wszystkich partii zasiadających w parlamencie o próbach podjęcia takich mediacji i takich rozmów. Poinformował nas przed chwilą szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Reakcja opozycji.
opozycji na propozycję PiS i ciąg dalszy sejmowego konfliktu w relacji naszej reporterki Ewy Wasążnik. My spróbujmy teraz jeszcze raz połączyć się z naszym reporterem Lucjanem Olszówką, który przysłuchiwał się wystąpieniom zarówno premier Beaty Szydło, prezesa PiS oraz marszałków Sejmu i Senatu. Co rządzący proponują, aby zażegnać sejmowy konflikt, Lucjanie? Wyciągamy rękę do opozycji, tak mówił dzisiaj prezes PiS, odnosząc się do trwającego w Sejmie i przed Sejmem konfliktu. Jak mówił, chcę rozmawiać o zwiększeniu roli klubów opozycyjnych, o wprowadzeniu rozwiązań mających na celu na przykład powołanie instytucji szefa opozycji, a także zapewnienie, że porządek obrad do 5. posiedzenia Sejmu miałby być autorstwa właśnie klubów opozycyjnych. Najpierw jednak, jak mówił prezes PiS, potrzebny jest dialog i zakończenie sporu. Jarosław Kaczyński namawiał w związku z tym wszystkie kluby opozycyjne do przemyślenia sytuacji i zadania sobie istotnych pytań. Czy rzeczywiście warto stawiać sprawy tak, iż mamy pełne podstawy powiedzieć, że opozycja uznała, że prawo jej nie obowiązuje? Wielokrotnie na prawo, wtedy gdy była przy władzy, się powoływała, a dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje pracę Sejmu, a więc regulamin Sejmu, jej nie obowiązuje, bo nikt nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu. I tej refleksji miała pomóc wypowiedź marszałka Sejmu, który pierwszy raz publicznie od ostatniego posiedzenia Sejmu odniósł się do tych piątkowych wydarzeń i tego, co nastąpiło tuż po nich. Wyjaśniał, skąd decyzja o wykluczeniu jednego z posłów z obrad. Tłumaczył to zakłócaniem przez niego posiedzenia, zabierając głos nie na temat. Marek Kuchciński odnosił się także do decyzji o przerwaniu obrad i przeniesieniu ich do innej sali. Zapewniał, że zrobił to z troską o ich prawidłowy przebieg i o takim przebiegu również zapewnił. Zauważył także, że zanim tę decyzję podjął, to apelował o wyciszenie bojowych nastrojów. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane i wybrałem drugie rozwiązanie i zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. Premier Beata Szydło, odnosząc się do tego konfliktu, zapewniała, że powodów do jego eskalowania nie ma. Zapewniała także, że sytuacja finansowa państwa i stan polskiej gospodarki, jej kondycja również nie są powodem do niepokoju. Wystąpienia liderów PiS o tym w relacji naszego reportera Lucjana Olszówki. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił w radiowej Jedynce, że jest duża szansa na to, że w drugim, a najpóźniej w trzecim kwartale nowego roku wzrost gospodarczy znowu przyspieszy. Dodał, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów wzrostu w Unii Europejskiej. Gość radiowej Jedynki jako przykład podał prognozy z Komisji Europejskiej, która według wicepremiera obecnie nie jest przychylna Polsce. Planuję na przyszły rok wzrost gospodarczy w wysokości takiej, że jesteśmy w szóstej czołówce w Unii Europejskiej na trzecim lub czwartym miejscu co do wysokości wzrostu gospodarczego. Ja uważam, że cały czas jest bardzo duża szansa na to, że już w drugim kwartale, a najpóźniej w trzecim kwartale wzrost gospodarczy znowu przyspieszy. Minister rozwoju i finansów powiedział też, że resort nie przewiduje wprowadzenia trzeciego, najwyższego progu podatkowego dla osób najlepiej zarabiających. Ten próg został zniesiony już jakieś 10 lat temu. Najbardziej zależy nam na tym, żeby nie było unikania płacenia podatków, żeby wszyscy płacili uczciwie podatki. Według systemu takiego, chociażby jaki jest dzisiaj, w szczególności w podatkach CIT, czyli od zysków firm. Mateusz Morawiecki poinformował też, że w 2017 roku rząd wycofuje się z wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców. Od pierwszych chwil po zamachu w ambasadzie powołano zespół kryzysowy, poinformował Marcin Jakubowski, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady w Berlinie. Celem pracy zespołu jest weryfikacja prawdziwości wszystkich informacji dotyczących zdarzenia. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno
zarówno z Centrum Kryzysowym Radzieckiej Policji, jak i z Centrum Kryzysowym przy niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które jest naturalnym kontaktem w tego typu sytuacjach. Wszystkie te czynności związane są z całym szeregiem procedur, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie naszej, związanej z tym, żeby przekazywać pełne i pewne informacje dotyczące zarówno ofiar, jak i samego zdarzenia. Przypomnijmy, w poniedziałkowym ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie zginęło 12 osób, a 48 zostało rannych. Do zamachu wykorzystano ciężarówkę polskiej firmy transportowej i jej kierowca zginął w zamachu. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy ataku. Zatrzymany tuż po nim 23-letni Pakistańczyk został zwolniony z aresztu. Niemieccy śledczy nie mają bowiem pewności, czy to on dokonał zamachu. A w związku z tragicznymi wydarzeniami w Berlinie, Hiszpania wzmacnia bezpieczeństwo, informuje tamtejsza MSW. Minister spraw wewnętrznych Juan Ignacio Zoido spotkał się z funkcjonariuszami policji, służb specjalnych i ekspertami do walki z terroryzmem. O szczegółach Ewa Wysocka. Hiszpanii zostaną wzmocnieni kontrole pilnujące bezpieczeństwa na lotniskach, dworcach kolejowych i najbardziej uczęszczanych miejscach miast. Policja, nie prywatne firmy ochroniarskie, będzie dbała o bezpieczeństwo elektrowni atomowych. Więcej specjalistów zajmie się przeszukiwaniem internetu, narzędzia często używane przez terrorystów. Jednak jak wyjaśnił Juan Ignacio Zoido, rząd utrzymuje wprowadzony przed rokiem czwarty, przedostatni stopień zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Piąty stopień był wprowadzony w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zamachem terrorystycznym w Hiszpanii, ale na szczęście taka sytuacja nam nie grozi, wyjaśnił minister. Do hiszpańskich więzień wprowadzono pierwszy w Europie program mający na celu niedopuszczenie do radykalizacji muzułmanów. W zakładach karnych całego kraju kary odsiaduje 7 tysięcy wyznawców islamu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Być może jeszcze dziś zakończy się ewakuacja wschodnich dzielnic Aleppo. Tak twierdzą tureccy dyplomaci zaangażowani w operację wywożenia mieszkańców do zrujnowanego miasta. Zapraszam na więcej na ten temat wie Wojciech Sygielski. Wschodnie dzielnice miasta Aleppo od 4 lat były pod kontrolą umiarkowanej opozycji, ale w ostatnich dniach wojska prezydenta Bashara al-Assada odbijały kolejne dystrykty Aleppo. Po tym jak władze przejęły kontrolę nad miastem, rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców oraz rebeliantów. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacuje, że dotąd Aleppo opuściło 25 tysięcy osób. Tureckie władze twierdzą, że z miasta wyjechało 37 tysięcy osób. Nie jest jasne, ilu jeszcze ludzi chce opuścić miasto. Wcześniej Czerwony Krzyż mówił łącznie o 50 tysiącach osób, które powinny być ewakuowane. Świadkowie twierdzą, że żołnierze prezydenta Assada apelują przez megafony do rebeliantów, żeby w najbliższym czasie opuścili miasto i ostrzegają, że lada moment wkroczą do kolejnych dystryktów. Sami rebelianci zapowiadają, że opuszczą miasto dopiero wtedy, kiedy wyjadą z niego wszyscy cywile. Wczoraj Rosja, Turcja i Iran zapowiedziały wspólną pracę na rzecz zakończenia konfliktu w Syrii. Kraje te chcą zorganizować rozmowy pokojowe, ale bez udziału Stanów Zjednoczonych i ONZ. Z kolei wysłannik ONZ do spraw Syrii chce wznowić zawieszone negocjacje w Genewie w lutym przyszłego roku. Nie będzie jutro tradycyjnej konferencji prasowej Władimira Putina po raz pierwszy od 2001 roku. Spotkanie prezydenta Rosji z dziennikarzami zostało w ostatniej chwili przeniesione na następny dzień. Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości pan grudnia, ale dzień później Terlecki. Kremla jako pierwszy na pytanie głos zabierze pan prezes Jarosław Kaczyński. Kremla powodem przeniesienia jest zaplanowany na czwartek pobrzeż ambasadora Rosji w Turcji Andrzeja Perłowa. Prezydent weźmie udział w uroczystościach żałobnych, cytuje komunikat kremlowskiego rzecznika telewizji Rosja 24. W związku z tym taka duża konferencja prasowa zaplanowana na czwartek 22 grudnia została przeniesiona na piątek. Dodaje rosyjska telewizja, powołując się na Dmitrija Pieskowa. Ambasador Andrzej Karpow, którego pogrzeb odbędzie się w czwartek, został zastrzelony w Ankarze przez 22-letniego mężczyznę. Moskwa nazywa zamach aktem terrorystycznym. Moskwa Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na zachodzie i południu kraju niebo bezchmurne, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, słabe opady mrzawki lub śniegu. Temperatura przeważnie od 1 do 4 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku 5-6, a w rejonach podgórskich Sudetów miejscami nawet 8 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poprzedniej kadencji, jeszcze kiedy władza była inna, z całą pewnością się do tego przyczyniły.
no bo gdybyśmy się czuli otwarli, to pewnie to zagrożenie byłoby znacznie mniejsze. Otrzymasz od nas świąteczny papier do pakowania prezentów. Szczegóły u sprzedawcy. Mediamarkt. Jest naprawdę wielką tragedią, że mimo, że Media Expert. Świąteczne przeceny. Setki prezentów. Taniej nawet do 50%. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, zresztą mieszkający bardzo niedaleko od granicy, zniknął, został zamordowany. To jest nieszczęście. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie to po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, wszyscy wiemy, z jakimi wydarzeniami mieliśmy do czynienia w parlamencie. I chciałem powiedzieć kilka słów na ten temat, chociaż oczywiście to nie będzie jedyna wypowiedź w tej sprawie. Także, pani premier, pan marszałek, panie marszałkowie będą o tym mówić. A ja chciałbym spojrzeć na te kwestie od tej, chociaż to w tym momencie trudne, pozytywnej strony. Jesteśmy przed świętami. Chcielibyśmy, żeby ten czas przyniósł spokój. Chcielibyśmy, żeby ten czas przyniósł także pewną perspektywę, pozytywną perspektywę. I dlatego chciałem powiedzieć, że to, o czym wspominałem już w swoim wywiadzie, to znaczy pewne propozycje wobec opozycji, propozycje instytucjonalizacji, ale także umocnienia pozycji w parlamencie klubów opozycyjnych pozostają w dalszym ciągu aktualne. Że my jesteśmy gotowi, oczywiście po uspokojeniu sytuacji, po powrocie do normalnego stanu, do normalnej pracy parlamentu, podjąć działania, uzgadniając je oczywiście z naszymi przeciwnikami politycznymi, działania, których efektem ma być stworzenie systemu podobnego do tego, który istnieje nie we wszystkich, ale w niektórych państwach europejskich, takim państwem, gdzie to jest najbardziej eksponowane, najbardziej znane jest Anglii, ale mylą się ci, którzy sądzą, że to jest tylko chcielibyśmy, żeby osobą o bardzo radykalnych opozycji, poglądach, prawdopodobnie w naszym przekonaniu powinna istnieć tego rodzaju instytucja, zanim został zgładzony przez siły specjalne, miał pewne uprawnienia, ale czy można tutaj mówić o pewnych przywilejach, żeby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie, tak żeby ten element pozytywnej krytyki, przedstawiania innego zdania, mógł być spokojnie prezentowany. Bo my sobie to cenimy, my wiemy, że to jest sól demokracji. Demokracja to starcie poglądów, to także oczywiście prawa mniejszości. I stąd na przykład takie rozwiązanie, które jest stosowane w Wielkiej Brytanii, że co piąte posiedzenie parlamentu. Wczoraj, w Polsce chodzi o Sejm, kanałami rosyjskimi nie tylko, prawda, porządek dzienny z opozycją, ale podany przez opozycję, że takie rozwiązanie jest do przedyskutowania także w Polsce. A więc wyrzucamy ich wszystkich. I możemy im mówić także o innych sprawach. Oczywiście to nie może prowadzić do paraliżu pracy większości. Turcja de facto do paraliżu oddała tego procesu rządzenia, który przecież jest związany bardzo ściśle z parlamentem. Ale jesteśmy tutaj otwarci. Oczywiście warunkiem jest powrót do normalnej pracy parlamentu. Tego policjanta, który tutaj chciałem powiedzieć także rzecz następującą. Znaczy, zwrócić się do opozycji, żeby zastanowiła się nad tym, czy rzeczywiście warto stawiać sprawy tak, iż mamy pełne podstawy powiedzieć, że opozycja uznała, że prawo jej nie obowiązuje. Wielokrotnie na prawo, wtedy, kiedy była przy władzy, się powoływała. A dzisiaj uznaje, że zarówno to prawo, które reguluje pracę Sejmu, a więc regulamin Sejmu, jej nie obowiązuje. To jest właściwie takie najważniejsze, nie znajdzie w regulaminie Sejmu prawa do
blokowania pracy, do blokowania mównicy, do blokowania stołu prezydialnego Sejmu. Bardzo często ataki terrorystyczne do okupowania sali sejmowej. Myśmy przecież mieli już precedensy tego rodzaju działań ze strony samoobrony. Tutaj analogia się narzuca. No i też nikt nie miał wtedy wątpliwości, że to działania nielegalne, a prawo od tego czasu się nie zmieniło. Mamy tą samą konstytucję. Także nie kwestionował wtedy działań, które zostały podjęte po to, żeby tą sytuację rozwiązać. My działamy naprawdę bardzo pościągliwie i chcemy być bardzo pościągliwi, ale apelujemy o to, żeby opozycja wróciła do sytuacji, w której uznaje, że prawo obowiązuje, bo posłowie opozycji podlegają prawu, tak jak wszyscy obywatele. Nie mają tutaj żadnych przywilejów. Podlegają w szczególności temu prawu, które obowiązuje w pracy Sejmu. Ale podlegają także prawu innemu temu ogólnemu, także prawu karnemu. A proszę pamiętać, że i przepisy prawa karnego są tutaj łamane. I że mamy tutaj do czynienia także z akceptacją działań, które w oczywisty sposób mają charakter przestępczy. Blokowanie, odbieranie wolności obywatelom, uniemożliwianie normalnego poruszania się. No to są przecież wszystko przestępstwa. I te przestępstwa są akceptowane. A więc też jest wart sojusznik, nie wolno iść tą drogą. To jest droga naprawdę do wielkiego nieszczęścia. I stąd to zwrócenie się do opozycji o to, żeby tą sprawę przemyślała, ale zwrócenie się także do mediów o to, by jednak opisywały te wydarzenia zgodnie z istniejącym w Polsce stanem prawdy. Bo informowanie obywateli o tym, że jakaś działalność ma charakter przestępczy, to jest informowanie o bardzo ważnym aspekcie sprawy. A przecież media mają obowiązek obywateli informować. I nie proszę o tym pamiętać. Proszę też pamiętać, że naprawdę niewielu obywateli da się przekonać do tego, że na przykład posłanka wychodząca z Sejmu po pracy zaatakowana, obrzucana jakimiś przedmiotami. Żona to jest agresorka. Ale byście to wiedział. Także proszę Państwa, no cóż, no radio Koncita nadaje nasze. Ci ludzie dopuszczają się po prostu zwykłego przestępstwa. Przestępstwo za przestępstwem, proszę Państwa, samo to, że zabili Jezusa Chrystusa, zamordowali Jezusa Chrystusa i zresztą Biblia mówi, że wielokrotnie będą krzyżować Syna Człowieczego i wydawać Go na urągowisko. No to więc jaka sytuacja tutaj w Polsce jest? I dobrze, i źle. Ale na wierzch oliwa wypływa, że jak człowiek pogodny, jak człowiek łagodny, no to wtedy mohery wyczuwają to, zgrzytają zębami nad nim, kaszlą, jakby chcąc doprowadzić do śmierci. No to więc nic dziwnego, że pisarz powiedział, że gdyby Jezus Chrystus żył jeszcze i teraz, tak naprawdę, prawdziwy ten Jezus Chrystus, to też by go zabili. No ci, co cię tak lubią długo modlić, bo przecież ci, którzy się uwielbiają modlić za długo, to mają za długie pazury i chodzą i tylko chcą brać. No to więc tak, proszę Państwa, jak to dziecko uciekło od matki, to ja muszę mu dać jeść. I teraz tak, przyszła gruba Litka na Lubelską i żeśmy jakąś tam dostały papkę, same czekolady. I ona zamiast tutaj dać 100 zł, 200, 300, bo ona tu siedzi, z wody korzysta, z prądu. No to jeszcze mówię, a dla mnie to nic nie dajecie. No to czy jeszcze by się wstydziła żebraczka pytać, żeby jej coś dać, na dół przynieść pieniądze, dziś albo jutro. Mówię, o, bo ten Bartek dopiero chyba poniedziałek wysłał. No to jak w poniedziałek wysłał, to przecież nie wiadomo, że chyba dzisiaj dopiero środa, prawda? To nie przyjdzie jutro, czwartek, może nie dojść do tej wigilii, bo te pieniądze...
pieniądze z tego budżetu, które reguluje całe życie społeczne. Proszę Państwa, sytuacja taka, że z tej baby nie ma żadnego pożytku. Do Polski. Natomiast ona ciągle coś chce, bierze, korzysta, ale z niej nie ma pożytku. Ja mówię chociaż, żebym mogła kupić ze 20 paczek makaronu, żeby moje dziecko nie umarło z głodu. Przede wszystkim po prostu, bo nie będzie żyło samymi czekoladami, samymi rarytasami, to trzeba kupić makaron, potem trzeba kupić nogę, no przecież to, co tutaj oni chcą, no to przecież to się nie wolno tego gotować. W Polsce rozmowa, proszę, to jest dialog, ten zbór polityczny, który jest sednem demokracji, jest i będzie. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby to był spór polityczny konstruktywny, z którego będą pojawiały się później propozycje, projekty do współpracy, również te projekty, które będzie można wprowadzać w Sejmie, będzie można realizować ustawy, które będą wpływały na Polskę. Ta cała firma Google, jak ona podpadła, jak ta oliwa na wierzch była, że to żydowstwo chciało nas inwigilować, oni się teraz zmienili, bo teraz u nich nie 6 miesięcy, a 3 miesiące się zmienili i udają święty. Pokazują, że wskaźniki najważniejsze, wskaźniki gospodarcze bardzo pozytywnie nas zaskakują. Na dole. Proszę Państwa, to oczywiście, że nie istnieje, bo żebym nie miała tego na karcie, a mam, no to on by nie istniał, a tak jak on ma. I teraz, tu jest przemówienie, proszę Państwa, są same ciekawe rzeczy, a wartościowe, już powiedziane na temat wypadku w Niemczech. 23 minuty. Sytuacja, jeżeli chodzi o wskaźniki dotyczące produkcji przemysłowej budowlanej, to oznacza, że ruszają inwestycje. Bardzo dobre wyniki. No mnie się nie chce w to bawić, bo ja po prostu nie mam czasu. Czyli widać już pozytywne efekty tego, na co czekaliśmy, pozytywne efekty programu. Taka żydowska, jednostronna, tutaj nie odpowiada, bo jeżeli oni komuś wycinął film, a ten ktoś nie ma do tego już swojego filmu dostępu i oni myślą, że zatrzeć można ślady. Wiadomo, że to jest pamięć cyfrowa, mentalność które dotyczyły poprawy życia jak to już XXI wiek, sprawach zwykłych Polaków, jak nie ma tych świętych to, do czego nie zobowiązaliśmy się, nie ma mormonów, nie ma Ewangelii, podstawą że nie ma prawa i sprawiedliwości, chociaż jest ta linia Prawo i Sprawiedliwość. No to z tymi moherowymi jest różnie, bo mówiłam, że są moherowi lepsi, moherowi gorsi. No różnie to z tymi moherowymi bywa. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Ekstra, proszę być z nami, proszę być z nami. Nasze radio nadaje, Radio Koncita, Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom minimalna emerytura 1000 zł, stawka godzinowa 12 zł na godzinę. To są wszystko działania, które miały na celu przede wszystkim zabezpieczyć polskie rodziny, poprawić byt polskich rodzin. No i wreszcie zobowiązanie, które podjęliśmy jako pierwsze, mówiąc Polakom w czasie naszych jeszcze kampanijnych spotkań.